Dzisiaj chcę rozpocząć temat, który może uda się zamknąć w dwóch rozważaniach, aczkolwiek na pewno nie uda nam się go zamknąć dzisiaj. Jest to temat o tyle istotny, że bardzo rzadko poruszany. Naprawdę bardzo rzadko poruszany. W zborach, na kazaniach, nauczaniach, a myślę, że jest to temat bardzo istotny, abyśmy dobrze mogli też zrozumieć Kościół. Ponieważ jak przypomnijcie sobie list do Koryntian, gdzie jest problem, czy problemem, który Paweł definiuje, jest to, że ci ludzie nie rozumieją ciała pańskiego. Oni nie rozumieją, czym jest Kościół. Mają gigantyczny problem. Dlatego to, co się dzieje podczas Wieczerzy Pańskiej, woła o pomstę do nieba. To, co się dzieje przy używaniu tak zwanych darów, również woła o pomstę do nieba. I jeżeli my nie rozumiemy tak naprawdę istoty Kościoła, to gromadzimy się tak naprawdę jako Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Ale musimy rozumieć istotę Kościoła, po co się gromadzimy, ale też rozumiejąc istotę Kościoła, musimy rozumieć różne funkcje, które w tym Kościele są i którymi ludzie są obdarzani. Dlatego dzisiaj, głosząc to słowo, poruszam temat, który daje w ogóle podwalinę temu, że w ogóle mogę głosić to Słowo Boże. Ten temat bardzo mocno marginalizowany, pomijany z różnych przyczyn. Ale powinien być w sposób jasny i klarowny powiedziany do Kościoła, aby Kościół rozumiał, z czym ma do czynienia. Wydaje się, że powodem do takiej marginalizacji może być forma tradycyjnie ustalonych odpowiedzialności, jakie i też zadań, jakie ludzie mają w Kościele. Tworząc struktury zboru, przyjmujemy wzorce, które są zazwyczaj obecne w innych zborach. Wzorujemy się na nich. Jeżeli powstaje jeden zbór, ten zbór wzoruje się zazwyczaj na innym zborze i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to czy tradycje, które przejmujemy i czynimy swoimi, mają po pierwsze podłoże biblijne, a po drugie, jeśli nawet tak, to czy tradycja ta potrzebuje reformy zgodnej z Bożym Słowem, czy może nie? To jest bardzo istotne. Wielokrotnie już poruszany był temat naszego wspólnego powołania i tego, jak to powołanie każdy z nas powinien realizować. Mówiłem o tym dość dużo przy okazji rozważania listu do Efezjan. I kiedy będziemy kontynuowali tą serię, bo jeszcze nie skończyliśmy listu do Efezjan, dalej będziemy się przyglądać temu wspólnemu powołaniu i temu wszystkiemu, co z tego wynika. Zwróćcie choćby uwagę na rozdział 3, werset 20, gdzie Paweł pisze tak: proszę więc was, ja, więzień w Panu, Paweł pisze z więzienia, jest uwięziony, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. To jest podstawowe i uniwersalne wezwanie dla nas wszystkich, jako Kościoła Bożego. Zostaliśmy więc wszyscy powołani tym samym powołaniem. Stoimy wobec Boga wszyscy w tej samej pozycji, gdzie nikt nie jest ważniejszy czy bardziej godny. Bóg nie ma względu na osoby, a zatem nie ma w żadnym z nas nic, co w jakikolwiek sposób wpływałoby na to, jak Bóg nas postrzega, lub też zmuszałoby Go w jakiś sposób do tego, by jednych wyróżniał ponad drugich. Taka postawa jest charakterystyczna dla upadłego człowieka. Wystarczy przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje współczesne państwo, gdzie nikt nie jest traktowany równo, a pieniądze i zakres wpływów
jest elementem, który pozwala traktować ze względu na ich status pewne osoby jako bardziej godnych właściwego traktowania. Oczywiście dzieje się tak ze względu na korzyści, jakie przynosi obecność w bliskich kręgach ludzi, którzy mają pieniądze i wpływy. Przed takim postępowaniem ostrzega wierzących Pismo. Jakub, pisząc swój list, ostrzega przed takim działaniem w Kościele, a jego ostrzeżenie wynika z faktu, że takie rzeczy miały miejsce już wtedy. To nie jest zapowiedź rzeczy przyszłych, że to się kiedyś może wydarzyć, więc uważajcie. To działo się już wtedy. Pismo nie dopuszcza takiego wyróżnienia ze względu na to, że zgromadzenie Boże, którego głową jest Chrystus, to zgromadzenie równych sobie w godności i powołaniu braci oraz sióstr. Nie tak będzie między wami, powiedział Jezus, wskazując nadużycia, jakimi charakteryzuje się świat rządzący się regułami pożądliwości i niemoralności. Nasze zbawienie nie jest rezultatem czegoś, co by nas wyróżniało spośród innych ludzi, a jest darem wszechmogącego Boga dla człowieka, który tego daru godzien nie jest. Ten skarb jest bezgranicznie cenniejszy od czegokolwiek pod słońcem, gdyż podarowany nam został przez suwerennego i miłosiernego Boga. Dlatego jest tak ważne, byśmy postępowali w sposób godny tego powołania. Powołania, które dotyczy nas wszystkich i stawia nas w takiej samej pozycji wobec miłosiernego Ojca. Powołanie to zatem wezwanie do postępowania. Bóg nas zbawił z łaski, bez naszego udziału. Kropka. Zbawił nas nie na podstawie naszych czynów. Kropka. Nic nie możemy do tego dodać. Ale zbawił nas do czynów, które przygotował dla nas, zanim świat powstał. Jego miłosierdzie jest wieczne i jego postanowienie jest wieczne. Dlatego skutki tego postanowienia są wieczne. A On postanowił, by ci, których ocali przed potępieniem, postępowali zgodnie z Jego wolą, która realizuje się nie tylko w wymiarze kosmicznym poprzez różnego rodzaju prawa, ale też w wymiarze historycznym. Dlatego każdy, którego Bóg uratował przed gniewem, otrzymał serce z ciała. Serce, które żyje, a w tym sercu wyrył Bóg swoje prawo, aby postępował on czy ona, mężczyzna czy kobieta, w Bożej sprawiedliwości. W liście do Efezjan Paweł apostoł kilka wersetów dalej napisał, co następuje. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami, nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusowego. To jest list do Efezjan, rozdział 4, werset 11-12. Bóg obdarzył każdego zbawionego łaską mierzoną tylko wielkością daru Chrystusa. Więc jest to dar niezmierzalny na nas wszystkich. Jest to dar, którym cieszymy się i cieszy się każdy, kto wierzy i kto zaufał temu, co Pan uczynił na Golgocie. Każdy więc w Chrystusie otrzymał tą samą łaskę. Ale Chrystus obdarza darami swój Kościół, swoje ciało na ziemi, aby je budować. Dlatego ustanowił pewne osoby apostołami, a inne prorokami. Ci są fundamentem położonym pod budowlę, jaką jest Kościół Chrystusowy. Oni są początkiem, pierwszymi kamieniami, z których wznoszone były, na których tak naprawdę wznoszone były ściany konstrukcji domu Bożego, jakim jest Kościół. I dalej pisze Paweł, innych ustanowił ewangelistami. Po co? Aby głosili i przypominali Ewangelię. To są ci, którzy nieśli Ewangelię, ale nie byli apostołami ani prorokami. Ponieważ Paweł wyraźnie oddziela tę grupę od
tych dwóch pierwszych. Tak? Jednych uczynił apostołami, innych prorokami, a innych ewangelistami. Tak? Trzy różne grupy. Wreszcie jeszcze innych ustanawia jako nauczycieli i pasterzy. Po pierwsze, kogo ustanawia? Ustanowieni wywodzą się spośród tych wszystkich, którzy dzielą, jak już mówiliśmy wcześniej, to samo powołanie. Nie są to więc specjalne osoby, w jakiś sposób wyróżnione spośród reszty co do ich godności. A są to bracia spośród braci, którzy dostąpili takiej samej łaski jak wszyscy inni, którzy wspólnie oddają cześć Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Na podstawie czego ustanawia? Czy jest w tych osobach coś, co Bóg zauważył i uznał, że na podstawie tego te osoby są teraz godne tego, by piastować w Kościele urząd nauczyciela i pasterza? Nie ma czegoś takiego. Nie ma w tych ludziach nic, co by ich wyróżniało w Bożych oczach i skłaniało go do posługiwania się bardziej nimi niż innymi osobami. Ustanowieni są jako nauczyciele i pasterze na podstawie łaski, którą Bóg okazuje swojemu Kościołowi. Chrystus obdarza swój Kościół darami, a ci, którzy ten Kościół prowadzą, są darem nie z powodu ich wartości, ale z powodu łaski, jaką Chrystus jako głowa okazuje swojemu ciału, Kościołowi. Ważnym pytaniem jest, kto ustanawia tych, którzy są nazwani nauczycielami i pasterzami? Otóż ustanawia ich Chrystus. To nie Kościół sam z siebie to czyni. To nie żadna denominacja to czyni. Nie żaden papież czy inny patriarcha. To nie państwo czy jakikolwiek król, który uważa się za głowę Kościoła, to czyni. A czyni to z łaski sam Chrystus. Wierzący powinni więc zrozumieć, kim są ci, którzy wobec nich sprawują dzieło nauczania i pasterzowania, a zwłaszcza dlatego, że są oni darem Boga dla Kościoła. Jeszcze raz przypomnę, nie z ich zasługi, tylko z powodu tego, że Chrystus chce obdarzyć Kościół darami dla jego budowania. Sami nauczyciele i pasterze powinni też mieć świadomość, że są darem, a nie przekleństwem dla Kościoła i według tego powinni postępować. Dlatego warto jest czasami wsłuchać się w słowa Jakuba, który w rozdziale 3, w wersecie 1 pisze tak: niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka was surowszy sąd. Zatem to nie są pocieszające słowa dla żadnego nauczyciela ani pasterza. Jeżeli jesteś nauczycielem czy pasterzem, czy chcesz być, to pamiętaj, że czeka cię surowszy tym bardziej sąd. Każde słowo się liczy. W Dziejach Apostolskich czytamy, to jest rozdział 20, werset 28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył krwią swoją. List do Efezjan mówi, że to Chrystus ustanawia, a dzieje, że to Duch Święty ustanawia. Pytanie jest takie, czy te teksty zatem w jakikolwiek sposób są ze sobą sprzeczne? Odpowiedź oczywiście, że nie, ponieważ Duch Święty jest jedynym wikariuszem Chrystusa na ziemi. My mamy taką osobę na ziemi, która ma bardzo fajną, ładną stolicę i która twierdzi, że jest wikariuszem Chrystusa na ziemi. To jest taka spuścizna osób, tak? Jeden po drugim przyjmuje coś, urząd, który twierdzi, że jest wikariuszem Chrystusa, a tak naprawdę jedynym wikariuszem Chrystusa na ziemi. Tak? Czyli tym, który go zastępuje, kiedy jego nie ma tu pośród nas, jest Duch Święty. Żaden człowiek tego nie dokonuje i nie ma takiego urzędu. Jezus odszedł do Ojca, ale dał nam, pozostawił swojego Ducha, Ducha Świętego. I Duch Święty prowadzi Kościół w zwycięskim marszu ustanawiania Królestwa Bożego.
Co więc On robi? Co robi Duch? To robi Chrystus. Tak jak Syn z Ojcem, tak Duch Święty z Ojcem i Synem działa w całkowitej harmonii. Zatem prawda wyrażona w liście do Efezjan o ustanawianiu nauczycieli i pasterzy nie jest zaprzeczeniem tego, co mówią dzieje apostolskie, ale jest powtórzeniem tego, co mówią dzieje apostolskie. Czy na pewno jednak jest mowa o tych samych osobach? Chodzi mi o to, czy mowa jest o nauczycielach i pasterzach w liście do Efezjan, czy na pewno ta grupa, którą Paweł nazywa biskupami, to są te same osoby. W dziejach apostolskich, tak ich nazywa. W cytowanym fragmencie dziejów apostolskich Paweł zwraca się do tych ludzi jako biskupów, tak? Nazywa ich biskupami. Czyli tymi, którzy nadzorują. To oznacza słowo episkop, tak? Ten, który dozoruje, który nadzoruje. Ale w wersecie 17 ta sama grupa ludzi nazwana jest prezbiteroi, starsi. W wersecie 17 tak Paweł pisze. Łukasz pisze. Z Miletu posłał do Efezu, wzywając do siebie starszych kościoła. Tak? Prezbiteroi. Po czym nazywa ich episkopoi. Tak? Biskupami. Dla apostoła zatem starsi i biskupi to ta sama grupa ludzi. Pytanie, czy jest to ta sama grupa ludzi, którą ten sam apostoł nazywa nauczycielami i pasterzami w liście do Efezjan. W jaki sposób mają uważać ci dozorujący, czyli episkopoi, biskupi, doglądający całego stada? W jaki sposób mają to robić? Wyjaśnienie przychodzi w dalszych wersetach tego rozdziału. 29 do 30. Tak, wersety z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. Pisze Paweł tak. To są słowa zapisane przez Łukasza, ale to są słowa Pawła. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Co zagraża stadu, które należy do Boga? Fałszywa nauka. Paweł mówi o ludziach mówiących rzeczy przewrotne, czyli głoszących fałszywe nauki. I to jest zagrożenie. W jaki sposób mają strzec stada ci, którzy go doglądają? Poprzez właściwe i zdrowe nauczanie. Ten zatem, kto naucza, jest też nauczycielem. Więc doglądający Bożego stada jest również nauczycielem owiec. Po drugie, Paweł nawołuje tych, którzy doglądają i nauczają, aby paśli owce w stadzie, które jest pańskie. Kogo można wezwać do tego, by pasł owce? Czy można uznać, że magister farmacji będzie w sposób właściwy pasł owce? Raczej nie. Tylko pasterz będzie pasł owce i tylko za pasterzem owce pójdą. Wezwanie, by ci, którzy doglądają stada, paśli stado, jest wezwaniem do tego, by prowadzili owce chrystusowe tam, gdzie jest dla nich właściwe pożywienie. Owce idą za pasterzem, więc pasterz nie może prowadzić do źródeł zatrutych wód i suchej trawy, a do miejsc, gdzie woda jest krystalicznie czysta, a trawa soczysta. Cały ten czas Paweł podkreśla, że funkcją pasterza jest nauczanie, czyli karmienie owiec dobrą paszą. Zatem starszy kościoła jest tym, który ma doglądać stada. Stąd nazwa biskup, nadzorujący. Jest tym, który ma być pasterzem i nauczycielem. Ma karmić owce zdrową nauką i strzec je przed atakami wilków, którzy będą zwodzić owce przez fałszywe nauki. Werset 28. Paweł zaczyna od słów prosechete he autois. Prosechete to tryb rozkazujący czasownika prosecho, który oznacza zwrócić uwagę, by zadbać o coś. Tak? Zwrócić należną uwagę, by o coś zadbać. He autois, pochodzący od przyimka autos, użyte w trzeciej osobie liczby mnogiej, oznacza,
że te same osoby są zarówno tymi, którzy czynność wykonują, jak i tymi, którzy są obiektem tej czynności. Chodzi więc Pawłowi o zwracanie uwagi jedni na drugich. Werset ten jest dla mnie doskonałym przykładem biblijnego wzorca pluralizmu starszych w zborze oraz jednocześnie powodu dla tego pluralizmu. Po pierwsze, Paweł zwraca się do prezbiterów starszych kościoła w Efezie, a nie do jednego biskupa czy pastora. Zwróćcie uwagę. Nie wzywa na rozmowę jednego pastora czy biskupa, tylko wszystkich starszych, których jednocześnie nazywa biskupami. Mówi, że to ich, ponownie użyta jest liczba mnoga, Duch Święty ustanowił tymi, którzy mają doglądać i paść stado Boże. Bóg zatem nie ustanowił jednego pastora, biskupa czy patriarchę w tym mieście, by doglądał całą resztę, ale ustanowił mnogość pasterzy, choć nie znamy dokładnej liczby, ale mnogość tych, którzy mieli przewodzić kościołowi w Efezie. Po drugie, powodem tego pluralizmu jest właśnie to, by starsi przede wszystkim zwracali uwagę na samych siebie, a dokładnie jedni na drugich. Dlaczego? Aby strzec czystości nauki. Zwróćmy uwagę na słowa Pawła z 30 wersetu. Bardzo mocne słowa. Także spośród was samych, do kogo on to mówi? Do tych pasterzy, których zebrał. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne. Paweł nie tyle przewiduje, co oświadcza, że tak właśnie się stanie. Spośród kogo mają wyjść ci ludzie przewrotnej nauki? Spośród starszych kościoła. Wśród starszych kościoła pojawią się ci, którzy będą największym zagrożeniem dla owiec powierzonych ich pasterzowaniu. Dlatego też ważny jest pluralizm starszych w świetle grzeszności człowieka. Pluralizm pozwala wykryć wilka, ostrzec owce, walczyć z wilkiem w grupie, co daje większe szanse na zwycięstwo. Samotny myśliwy ma zawsze mniejsze szanse, żeby upolować wilka. Samotny pasterz ma zawsze mniejsze szanse, żeby odgonić stado wilków. Kiedy mamy tylko jednego pastora w zborze, a starsi z jakiegoś powodu nie są mu równi, zaczynamy tworzyć coś, co może być groźne zarówno dla tegoż pastora, jak i dla całej reszty wierzących osób. Zgodnie z zapowiedzią Pawła, w takim systemie łatwiej jest operować wilkowi, który do niedawna jeszcze wydawał się być bratem. Starsi nie będą w stanie pilnować bezpieczeństwa zboru, jeśli nie będą pilnować siebie nawzajem. Nie chodzi tu o jakieś kolektywne egzekwowanie władzy nad kimś, a raczej o braterskie upominanie i przywoływanie do porządku w razie, gdy ktoś ze starszych zaczyna głosić odmienne od apostolskich nauki. Oczywiście pluralizm starszych nie jest gwarancją czystości nauki, ale jest biblijną podstawą do jej zachowania. To, że nastąpi odstępstwo i przyjdą fałszywi prorocy, zostało zapowiedziane przez naszego Pana. Ci fałszywi prorocy, którzy często pochodzą spośród osób ustanowionych jako nauczyciele, są nie tylko zagrożeniem dla słuchających, ale też, a może przede wszystkim, są sądem nad Kościołem, który za nimi idzie. Zwróćcie uwagę na list do Tymoteusza, rozdział 4, wersety 3-4. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą. Kto nie zniesie? Kościół nie zniesie. Członkowie Kościoła. Ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy. Kto? Członkowie Kościoła. A zwrócą się ku baśniom. Głoszący fałszywe nauki nie wedrą się brutalnie do Kościoła, zmuszając ludzi przemocą do przyjęcia ich nauk. To sami członkowie Kościoła zwrócą się do nich po nauki, ponieważ te nauki będą odpowiedzią na ich potrzeby wynikające z pożądliwości, którym nadal służą. To całe kongregacje nie będą chciały słuchać tych, którzy głoszą prawdę, ale odwrócą się do tych, którzy będą zamiast tego głosić im bajki. Ci nauczyciele będą sądem nad tymi kongregacjami
i nad tymi ludźmi, ponieważ sami będą popadać w dalsze zwiedzenie i swoich słuchaczy pociągać ze sobą. Jednym z najważniejszych miejsc w Biblii, które uczą na temat starszych Kościoła, jest pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, gdzie czytamy: wiarygodne to słowa. Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wielkim szacunku. Jeśli bowiem kto nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Zanim cokolwiek apostoł przekazuje na temat starszych, zaręcza, że jego słowa są wiarygodne. Pistos hologos. Słowa, wypowiedzi godne wiary. Od tego zaczyna całą listę atrybutów, które powinny charakteryzować starszego. Wszystko zatem, co Paweł przekazuje Tymoteuszowi na temat kwalifikacji starszego, jest godne wiary. Czyli powinniśmy zaufać temu. Taki ma być ten, kto przewodzi Kościołowi. Druga myśl, jaką przekazuje Paweł, to fakt, że biskupstwa można pragnąć. Ale czyż nie czytaliśmy, że to Bóg ustanawia starszych w Kościele? Oczywiście. I ci, którzy pragną w swoim życiu woli Boga, kiedy Duch Święty powołuje ich na ten urząd, pragną dobrze i dobrej pracy. Słowo ergon, tłumaczone jako praca, wskazuje na zajęcie, które ktoś wykonuje. Nie jest to więc jednorazowe zadanie, a coś, co się staje jakby zawodem, w cudzysłowie, powiedzielibyśmy dzisiaj. Bycie starszym to nie tylko powołanie do jakiejś służby, ale bycie starszym to zajęcie, które powołany przez Boga wykonuje w Kościele. Ustanowiony do tego przez Ducha Świętego człowiek musi pragnąć tego zajęcia, ponieważ inaczej nie będzie wykonywał go w sposób dobry. Dobrze wykonuje się pracę, którą się kocha. Każdy chyba z nas chociaż raz w życiu wykonywał pracę, której nie lubił, prawda? Jak ciężko się wówczas zmotywować do dokładnego, starannego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych czynności. Inaczej sprawa się ma, kiedy robimy to, co lubimy robić. Ten, kto pragnie biskupstwa, powinien lubić to robić. Powinien pragnąć to robić. Paweł jednak zastrzega, że pragnąc biskupstwa w zborze, pragniemy dobrej pracy, a nie pozycji zaszczytów. Zwróćmy na to uwagę. Ten, kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrze, pragnie dobrej pracy, pragnie dobrego zajęcia, a niekoniecznie pozycji i przywilejów. Niestety, współcześnie wobec obrazu zhierarchizowanej posługi w kościołach tzw. historycznych, gdzie jedni są wynoszeni lub sami się wynoszą ponad drugich, łatwo jest utożsamić pracę z pozycją i zaszczytami, jakie z tego płyną ze względu na ludzki stosunek do tych pozycji. Myślę, że kościoły ewangeliczne także nie są wolne od tego. Pokusa przywilejów, władzy i pieniędzy oraz ludzkiego szacunku czy podziwu i uwielbienia dla zajmujących te pozycje jest ogromna. Przebywanie w doborowym towarzystwie, ukłony i pozdrowienia wiernych, tradycja całowania dłoni czy pierścienia, noszenie specjalnych szat, to wszystko tak bardzo przypomina postawę, którą zdecydowanie odrzucił nasz Pan, krytykując faryzeuszy. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wersety 5-7. A wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. To słowa Jezusa. Poszerzają swoje filakteria i wydłużają frędzle swoich płaszczy. Kochają też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i aby ludzie nazywali ich rabbi, rabbi. Dlatego właściwie pragnie biskupstwa, czyli starszeństwa w zborze, ten, kto postrzega to zajęcie
jako pracę, którą wykonuje dla innych, a nie jako zaszczyt i pozycję dla samego siebie. Ten właściwie pragnie, kto postrzega starszeństwo jako służbę dla tych, którzy dzielą z nim taką samą godność dzieci Bożych. I pisze Paweł, biskup ma więc być nienaganny. Nie wystarczy tylko pragnąć dobrej pracy. Kandydat na starszego w zborze musi być nienaganny. Co to znaczy? Grecki tekst na określenie starszego w tym miejscu używa słowa anepilemptos, co stawia, oznacza to, że jest poza jakimkolwiek podejrzeniem o coś, co jest niewłaściwe. Ten, kto pragnie być starszym, musi być poza podejrzeniem o cokolwiek, co jest niemoralne. Paweł wylicza następnie to, co dyskwalifikuje kogoś, kto pragnie być biskupem. I dyskwalifikuje go jakakolwiek forma poligamii. Musi być mężem jednej żony. To z kolei też wskazuje, że biskupem może być mężczyzna. Posiadanie jednej żony. To jest dlatego tak, dlaczego tak istotne jest posiadanie, że Paweł zwraca uwagę na to, że biskup musi być mężem jednej żony, dlatego że posiadanie jednej żony zakłada wierność. Jeśli ktoś utrzymuje stosunki pozamałżeńskie lub jakieś, no, dzisiejsze prawo zabrania nam poligamii. Więc jakby z tej strony to nam nie grozi, chociaż różni, dziwni ludzie różnie to próbują obejść. I się nagle okazuje, że ktoś ma żonę w Kielcach, a drugą w Gdańsku, a trzecią jeszcze, nie wiem, w Krakowie. Albo w Gorzowie. Ale zasadniczo zakładamy, że raczej poligamii nie ma, ponieważ jest zabroniona prawnie. Nie funkcjonuje w ogóle pojęcie poligamii jako czegoś dozwolonego w naszym systemie społecznym. Ale za to istnieją związki pozamożeńskie, tak? Tak zwane kochanki, kochankowie. Znamy to wszystko, choć mam nadzieję, że tylko ze słyszenia. Więc jakikolwiek też związek pozamałżeński, posiadanie kogoś, z kim się współżyje lub ma jakiekolwiek relacje pozamałżeńską, dyskwalifikuje kogoś w tym momencie z bycia starszym zboru. Jest całkowita dyskwalifikacja. Ten ktoś nie może doglądać zboru. Bo to wskazuje też na egoizm. To człowiek nie jest w stanie służyć. Jest skoncentrowany tylko na sobie. Na zaspokajaniu własnych potrzeb. Nie liczy się z drugą osobą. Zresztą, zwróćcie uwagę, choćby nawet taki przykład. Jak mógłby ktoś, kto sam nie jest wierny w swoim związku małżeńskim, wzywać innych do wierności? Jak może ktoś, kto nie jest wierny w przymierzu małżeńskim, próbować budować wierność w przymierzu Kościoła i w przymierzu z Chrystusem? Nie może. I dalej apostoł wymienia atrybuty, które powinny charakteryzować tego, który chce przewodzić Kościołowi. Nefalios, trzeźwy, to jest ktoś, kto powstrzymuje się od nadużycia alkoholu, dla kogo alkohol nie jest sensem życia, a każdy piątek nie musi koniecznie kończyć się alkoholowym przyjęciem. Dzisiaj szczególnie jest taka moda. Prawda? Przychodzi piąteczek, piątunio i wszyscy bary, jakieś tego typu rzeczy, albo nasiadówki w domu. Myślę, że na jakimś etapie życia większość z nas to przerabiała. To nie może charakteryzować starszego zboru. To nie może charakteryzować tego, który chce przewodzić. Jeśli ktoś nadużywa alkoholu, nie może pełnić funkcji. Nie może pełnić dobrze pracy dozorującego Kościół. Widzieliście kiedyś dobrego dozorcę, który jest nietrzeźwy? Dozorca nie może być nietrzeźwy, bo inaczej nie dopilnuje niczego. A wiemy doskonale też, że jeżeli ktoś ma problemy alkoholowe, to zazwyczaj bardziej jest skupiony na sobie niż na czymkolwiek innym. Sofron, zdolny do racjonalnego myślenia, w przeciwieństwie do afron, tak? Słowo użyte w
53 psalmie, 14 psalmie, afron, jeżeli weźcie septuagintę, czyli głupi, człowiek niezdolny do racjonalnego myślenia. Tu jest sofron, czyli ktoś, kto jest w stanie powstrzymać na wodze swoje pożądliwości i jest w stanie racjonalnie i spójnie myśleć, wyciągać racjonalne i spójne, logiczne wnioski. Tylko ktoś taki może przewodzić Kościołowi. Kosmios, skromny i dobrze ułożony, a więc umiejący zachować się w każdej sytuacji. Jeśli ktoś się wywyższa, okazuje swoją wyższość w kontaktach z innymi na różnych poziomach i nie potrafi się spokojnie oraz skromnie zachować w zależności od sytuacji, nie może przewodzić Kościołowi. Filoksenos. Gościnny i szczodry wobec gości. Jeśli ktoś zachowuje swój dom zamknięty dla innych, strzeże z całą mocą prawa do zachowania prywatności oraz nie ma serca otwartego na przyjęcie gości, a raczej podchodzi do tego bardzo racjonalnie, wręcz zachowawczo, nie może przewodzić Kościołowi. Didaskitos jest w stanie nauczać, musi być w stanie nauczać. Bóg ustanawia nauczycieli i pasterzy. Czyni ich starszymi w zborach, aby strzegli i paśli owczarnie, dając im właściwą strawę Słowa Bożego, czyli zdrową naukę apostolską. Zatem starszy musi być w stanie nauczać. Nie każdy starszy musi być super elokwentny i nie każdy starszy musi głosić takie kazania, że wszystkim kapcie z nóg spadają. Nie o to chodzi. Ale musi być w stanie nauczać. Jeśli ktoś nie jest w stanie nauczać lub co gorsza, niezbyt lubi nauczać, to pamiętając, że jest to główne zajęcie starszego, taki ktoś nie może przewodzić Kościołowi. Wiemy już, jaki powinien być pasterz w Kościele. Apostoł Paweł przychodzi więc do wyliczenia atrybutów, którymi nie powinien się cechować starszy zboże. Ponieważ ma być trzeźwy, nie może być uzależniony od alkoholu. Uzależnienie dyskwalifikuje mężczyznę, który pragnie przewodzić w kościele. Starszy nie może być porywczym, co cechuje ludzi, na przykład nadużywających alkohol. Przemoc nie może charakteryzować starszego zboru. I nie chodzi tu tylko o przemoc w zborze, że pasterz nie okazuje przemocy tylko zborownikom, ale również przemoc w domu. Jakakolwiek przemoc. Taki człowiek, który jest pasterzem lub chce być pasterzem, raczej powinien być spokojny i delikatny w swoim obejściu. Przywódca w kościele powinien unikać sporów. Ale czy ten podany przez Pawła atrybut nie jest zaprzeczeniem wezwania, by starsi zboru strzegli Bożej owczarni wobec zagrożeń płynących ze strony fałszywych nauk i fałszywych nauczycieli? Nie, żadną miarą. Otóż Paweł wskazuje najpierw na awanturniczość jako na cechę dyskwalifikującą kandydata na pasterza, a następnie dodaje, że raczej powinien to być ktoś opanowany, kto unika sporów. Nie znaczy to, że pastorzy mają unikać debat i rozmów, a raczej chodzi, by nie prowokować werbalnej przemocy, kiedy ona się pojawia, aby jej nie kontynuować. W obliczu swojej śmierci, świadom, że pozostawia Tymoteusza, swoje dziecko w wierze, samemu sobie, tak Paweł do niego pisze. To jest drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety 23-26. Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie, a sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę. Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Apostoł tych, którzy sprzeciwiają się nauce apostolskiej, nazywa nieświadomymi więźniami diabelskich sideł, które zostali złapani. Nieświadomi, ponieważ nie są w stanie racjonalnie myśleć. Każdy starszy, sługa Boży, powinien być względem tych ludzi cierpliwy, łagodnie ich nauczać, być uprzejmym i mieć nadzieję, że Bóg obdarzy ich łaską,
aby zobaczyli, w jakich sidłach tkwią i oprzytomniawszy, a więc odzyskawszy zdolność rozsądnego myślenia, wyrwali się z tych sidł. Oczywistym jest, że każdy zgodnie z wezwaniem Piotra z pierwszego listu, rozdział 3, werset 15, jest powołany do bycia gotowym do apologia, czyli obrony swej wiary wobec tych, którzy domagają się od nas werbalnej odpowiedzi. Starsi nie są więc wyjęci spod tego obowiązku, ale nie powinni brać udziału w słownych przepychankach, które, jak mówi tekst grecki, są moros, głupie, czyli znowu pozbawione racjonalności, i bezbożne, oraz apaideutos, pozbawione wartości edukacyjnej. Innymi słowy, one niczego nie wnoszą. Nikt się z nich niczego nie uczy. Motywacją do bycia pasterzem w Kościele nie może być zysk finansowy. Kościołowi nie może przewodzić ktoś, kto jest, jak pisze Paweł, chciwy brudnego zysku. Ani ten, kto kocha pieniądze. Piotr Apostoł tak zwraca się w swoim liście do wszystkich starszych Kościoła. Jest to pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 1-3. Starszych, którzy są wśród was, proszę ja również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stanu. Motywacją do pracy dla Kościoła, do doglądania Bożych owiec, nie może być zysk. To nie pieniądze powinny być motywacją, tylko chęć służenia Panu, by stać się wzorem do naśladowania dla innych. Pasterzowi, starszemu zboru powinno zatem zależeć przede wszystkim na dobru owiec, a nie na zysku, który może z nich pozyskać. Nawet jeżeli owce są gotowe do tego, by ofiarować z dobroci serca, to nie może być motywacja w żadnym wypadku. Wreszcie dom tego, który pragnie być przywódcą w Kościele, powinien świadczyć o nim samym. Ma to być dom oparty na wartościach biblijnych, bo to głównie Pawłowi chodzi. Gdzie Boże prawo jest szanowane, o czym świadczy stosunek na przykład dzieci do rodziców, w tym do samego kandydata. Paweł zadaje retoryczne pytanie. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? To pytanie nawet nie wymaga żadnej odpowiedzi. Wiadomo, że nie. Jeśli ktoś nie ma autorytetu we własnym domu, oznacza to, że zasady tego domu nie są oparte na zasadach biblijnych. Zatem, jeżeli ktoś nie jest w stanie wprowadzić i egzekwować zasad biblijnych we własnym domu, to w jaki sposób będzie to czynił wobec społeczności większej niż jego dom, która składa się z ludzi o różnych temperamentach i charakterach? W jaki sposób? To wszystko musi wiedzieć o kandydacie również społeczność wierzących, której ten człowiek pragnie przewodzić. Nawet jednak, gdyby ten, kto pragnie pełnić urząd starszego, spełniał celująco wszystkie te wymagania i cała wspólnota by o tym wiedziała, to jest jeszcze jedna rzecz, która natychmiast eliminuje kandydata, a mianowicie nie może być on nowicjuszem. Czyli dopiero co nawróconym człowiekiem. Dlaczego? Paweł daje odpowiedź. Otóż, aby ktoś taki nie popadł w pychę i tym samym w diabelskie potępienie. Paweł apostoł przestrzega w ten sposób, że do tego, by sprawować urząd starszego w Kościele, należy być człowiekiem wypróbowanym. Nowo nawrócony, ustanowiony starszy może w swojej niemowlęcej naiwności zachłysnąć się autorytetem i uznać, że szacunek i cześć należą mu się z racji zajmowanego stanowiska. Chociaż apostoł mówi o potrzebie sprawdzania tych, którzy mają być diakonami w tym tekście, to i starsi powinni być również tymi, którzy są wypróbowani. Ale dla Pawła świadectwo nienaganności życia chrześcijańskiego to mało. Jeszcze za mało, aby taki kandydat, czy ktoś, co chce być starszym, czy jest starszym, nie był zdyskwalifikowany. Otóż ktoś taki powinien być zdyskwalifikowany,
jeśli krąży o nim złe świadectwo pośród tych, którzy nie są w Kościele. Zatem pasterz Kościoła musi mieć też nienaganną opinię wśród ludzi, z którymi nie dzieli wiary. Ale dzieli na przykład miejsce zamieszkania, czy stanowisko pracy i tym podobne. Pasterz Kościoła musi być wszędzie świadectwem chrześcijańskiego życia, dla niewierzących również. Musi przemawiać do tych ludzi nie tylko słowem, ale również swoim życiem. Ten opis podany Tymoteuszowi przez Pawła nie jest jakimś specjalnym opisem dotyczącym tylko starszych w Kościele i nikogo innego. Nie jest to ekskluzywna lista kwalifikacji do pracy biskupi dla kogoś, kto pragnie zająć się w swoim życiu prowadzeniem Bożego Stanu. Zauważmy, że wszystkie te atrybuty, które Paweł wymienia, one powinny cechować każdego chrześcijanina. Każdego. Ale ten, kto chce pełnić rolę przywódcy, musi być w nich nienaganny. Ponieważ musi być wzorem. Te atrybuty, choć powinny charakteryzować każdego wierzącego, to w sposób szczególny muszą się uzewnętrznić u starszego, ponieważ nie jest on tylko głosicielem prawdy, ale jak już powiedziałem, wzorcem do naśladowania. Paweł też mówi, chcecie naśladować Chrystusa? Patrzcie na mnie, ja naśladuję Chrystusa. I to samo powinno być z każdym starszym, który stoi przed swoim ludem, który Bóg powierzył jego opiece. On powinien stać i powiedzieć, chcecie naśladować Chrystusa? Patrzcie na mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Oczywiście inna sprawa jest, czy tak jest. To między innymi dlatego apostoł zabrania, by nowicjusze w wierze zajmowali to stanowisko. Ponieważ jak dzieci w wierze są chwiejne i nie mogą być wzorem dla innych. Dziecko nigdy nie może być wzorem, prawda, postępowania. Tylko ktoś ugruntowany w wierze, ktoś dorosły w wierze może być wzorcem dla innych, których prowadzi. Podobny opis cech, jakie znajdujemy w liście do Tymoteusza, znajdujemy również w liście, który Paweł przesłał do Tytusa, który przebywa na Krecie. Pisze, zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił starszych w każdym mieście, jak ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniany o hulaszcze życie, niekarność, biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernie słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Rozdział 1, wersety 5-9. Ponownie widzimy, że Paweł utożsamia starszego i biskupa. To jest ta sama osoba. Dokładnie rzecz biorąc, osoba, która pełni ten sam urząd. To nie są dwa różne urzędy w Kościele. To jest ten sam urząd. Urząd przewodzenia Kościoła. I ponownie widzimy, że Paweł zaleca pluralizm starszych. Abyś ustanowił starszych. Nie mówi, abyś ustanowił w każdym mieście starszego. Tylko abyś ustanowił starszych. Zwróćcie uwagę cały czas. Paweł podkreśla kolegialne przewodzenie zborom. Nie pojedyncze. Paweł nie ustanawia papieży w zborach. Paweł ustanawia kolegia. To jest wzorzec biblijny. Apostoł, kierując list do Tytusa, ponownie tworzy listę tych samych atrybutów, które powinny cechować starszego, a więc nienaganny, mąż jednej żony, nieuprawiający samowoli, opanowany, nieuzależniony od alkoholu, stroniący od przemocy, w tym domowej, stroniący od brudnego zysku, mający swój dom szeroko otwarty dla gości, trzeźwo myślący, oddany tylko Panu, zważający na sprawiedliwość i trzymający się zdrowej nauki apostolskiej. Starszy musi być też w stanie napominać i przekonywać, a więc uczyć, zwłaszcza tych, którzy się sprzeciwiają. To powinno charakteryzować każdego, kogo Bóg ustanowił nauczycielem i pasterzem, a więc starszym i biskupem, czyli doglądającym w zborze pańskim. Na dzisiaj tyle. To są cechy, tak? Atrybuty kogoś, kto ma przewodzić w Kościele. A następnym razem, jak Bóg pozwoli,
będziemy rozważali zadania też pasterza w Kościele, a na koniec smaczek dla wszystkich. Jaki być powinien stosunek wierzących do starszego? Tak, bo mówimy dużo o tym, jaki być powinien stosunek starszego do wierzących. Ja o tym sobie powiem, a potem powiemy sobie, jaki powinien być stosunek wierzących do starszego.